Dzisiejsza młodzież tak bałagani! A co to za hałasy? Skąd to się tu wzięło? A to ci dopiero? To jakiś portal do innego wymiaru? Muszę to sprawdzić. Halo? Czasem trzeba się wyluzować, co nie? Hej! Ach, nie powinno tu pani być! Nic pani nie widziała! Ale... Nic! Słyszy pani? Kto to widział, takie rzeczy? Pora przyznać sobie awans i rozprawić się z tymi bachorami! Jedzenie i picie jest od dzisiaj zabronione na terenie szkoły! Wow! Nie tak szybko! A o co chodzi? Nie umiecie czytać? Ej, to nie fair! Żartuje pani sobie! Wow! Jak ładnie pachną! Mam nadzieję, że wystarczy ciasteczek! Jestem z nich bardzo dumna! Wyglądam seksownie! Rozpięte czy zapięte? Fryzura też jest super! Uhu! Babcia! Zrobiłam ci ciasteczka! Ale babciu, właśnie idę na imprezę! Może później, okej? Przepraszam! Co to za przyjęcie? Naprawdę idziesz? Aha! Lepiej wygląda w ten sposób! Babciu, co ty robisz? Coś masz na policzku! Och, przestań! Nie chcę twojej pomocy! Dzisiejsze nastolatki! Żadnego szacunku! Ja tyram w kuchni, a ta myśli tylko o zabawie! O, zapomniała torebki! Daleko bez niej nie zajdzie! Ojejku! Chyba jestem we właściwym miejscu! O, tam jest! Poczekaj! Twoja torebka! Nie mogę za nią nadążyć! Dzień dobry, mogę wejść? Wnuczka zostawiła torebkę. Wstęp tylko dla uczniów. Ale to bardzo ważne! Po co mi to lusterko? Nie rozumiem. Nie podobają jej się moje zmarszczki? Och, to dyskryminacja wiekowa! Chciałam tylko pomóc. Och! Ha, pewnie ma w torebce zestaw do makijażu. Zobaczmy. O, cóż to za ustrojstwo? Dziwne. Jak się tego używa? Muszę powiedzieć, że to całkiem przyjemne. Natychmiast wygładza skórę. Kto by pomyślał? Cera prawie jak u nastolatki. Wezmę to sobie. A to co znowu? Bluza! Nawet pasuje! Co tu jeszcze można znaleźć? O! Moment! Wyglądasz znajomo. Gdzieś cię już kiedyś widziałam. Nieważne, możesz wejść. Udało się! Słoneczko! Czy to ty, babciu? Tak, jest! Zapomniałaś torebki! Przy okazji zabrałam też ciasteczka. Co ja mam z nimi zrobić? W sumie się przydadzą. Dziękuję. Dam sobie radę. Powinno być niezłe. Bez paniki. Tak jak ćwiczyłam. Jest niezła. Prawda? Świetnie mi idzie. Uda się. O, kurczę. Idzie jej aż za dobrze. Muszę to zmienić. Aha, to będzie epickie. Uświetnijmy jej występ. Słodycze. Podoba mi się. Nie przemyślałam tego. Pora na wielki finał. I już. Świetnie, wspaniale. To bardzo miłe. Czas na gwóźdź programu. Bijcie brawo, zachwycę was. Okropnie. Na pewno się spodobam. Aż żal patrzeć. Niech już skończy. Tada! Buu! Tragicznie! Nie! Nie znacie się na cheerleadingu.
Wow! O nie! To dopiero jest dobre! Idealne zakończenie układu! Nie śmiejcie się! Nie żartuję! Wow! Pomóż! Co tu się dzieje? Dzięki! Ciągnij mocniej! Spokojnie, już wiem! Chodź! Jaki ty silny! Wiem! Gina, chodź tu! Która powinna wygrać? Stacy? Czy Gina? Pisz w komentarzach! Decyzja należy do ciebie! Kogo wybierzesz? Kolejka zaczyna się tu! Stop! Wyskakuj z jedzenia i picia! Chcę zobaczyć, co masz w torebce. Raz. O nie. Dokładnie, wszystkich sprawdza. Co mam zrobić? Czekaj. Ona ma spinki. Już wiem. Ja też sobie takie zrobię. No i proszę. Misiowe serduszka na spinkach. Dobra, teraz ty. Co my tu mamy ciekawego? W porządku, do środka. Weszłam, czas na małą przekąskę. Hej, weź sobie jedną, śmiało. Dzięki, to bardzo miłe z twojej strony. Dzień dobry, przyszłam w odwiedziny. Oj, źle to wygląda. Przykro mi, że musisz tak cierpieć. Dziękuję. Strasznie źle to znoszę. Nie wiedziałam, że kuchenka była włączona. A teraz muszę nosić te bandaże, dopóki się nie zagoi. Boli, jak dotykam. Dobrze, idź do kolegi. Hej, przyszłam cię pocieszyć. A tobie co się stało? Fajne, co? Zatańczyć dla ciebie? Przestań. Haha, czytam ci w myślach. Patrz, co teraz zrobię. Małe ciach-ciach. Tada! Przemyciłam miseczki ze słodyczami. Jesteś niesamowita. No raczej. Wiedziałam, że pewnie za nimi tęsknisz. Proszę. Super. Fajna z ciebie koleżanka. Nie mogę się doczekać filmu. Stop, muszę cię sprawdzić. Tadam! Znasz zasadę. Żadnego jedzenia. Kiedy ja nic nie mam? Mogę wejść? Nie jestem przekonana. Muszę użyć wykrywacza. Nic ci nie jest? To zdaka dziwne. Oszukała mnie. Imponujące, nie powiem. Udało się. A teraz obejrzę film. Super! Ile słodkości? Ile to trwa? Żadnego jedzenia, zrozumiano! Rany, ale bestia? Muszę to jakoś ukryć. Fajny kapelusz. Przyda się. Powoli. I podmieniamy. Co to było? Chyba mi się zdawało. Uff, do dzieła. Rozłożę swoje słodycze wokół ronda kapelusza. Idealnie. I wracamy z nim na miejsce. Co się tu dzieje? Jestem tu szeryfem. Czekaj, obyś nie miał jedzenia. Dobra, wchodź. Stój! Okej, możesz iść. Parkiet to mój żywioł. Pora coś przekąsić. Góra, dół, prawo, lewo. Co on wyprawia? Hej! Hej! Szybko podziałało. No chodź tu. Jestem geniuszem. Mam. Ojej, jakie dobre. A ty czego tu węszysz? Pomóc ci znaleźć wyjście? Jazda stąd. Dobra, dobra. Po kiego on gada ze mi? Już ja im pokażę. Paczkę popcornu poproszę. Ależ proszę.
Dzięki. Do następnego. Jedziemy. Dobra. Tylko myję podłogę. Ups, ktoś tu się potknął. Oj, narobiłem bałaganu. Sorki. Ależ nie szkodzi. Według planu. Ale to jeszcze nie koniec. Zamiatamy. Ale to obleśne. Idzie tu. Popcorn proszę. Proszę, smacznego. Będzie ci bardzo smakował. Pa, pa! Nauczysz się nie gadać z moim chłopakiem. Co zjeść najpierw? Gdzie leżysz z tymi frytkami? Haha, zabawne. Nigdzie nie pójdziesz. Dopiero to kupiłam. Beznadziejne zasady. Już wiem. Weźcie paczkę i wytnijcie kawałek. Teraz przyklejcie do tej małej części. Klej w sztywcie wystarczy. Smarujemy. Prawie koniec. Teraz wkładamy tutaj. Taka mała szufladka. I jeszcze to do środka. Cyk. No to jeszcze raz. Momencik. Nie wnosimy jedzenia? Dobra, wchodź już. Jestem normalnie genialna. Haha, frytusie. Oglądanie filmu, czas zacząć. No, wreszcie się pozbyłam tych kołtunów. Pora coś przekąsić. Ale dobre. O, Gabi ma coś słodkiego. O, cześć. Cześć. Mogę? Jasne, częstuj się. O, rany! Justin na mnie patrzy. Jaki on jest przystojny. Hej! Narka, Gabi? Co? Co to miało znaczyć? Chcesz trochę skittlesów? Proszę, weź wszystkie. Dzięki. Nie do wiary. Tak po prostu dała mu moje cukierki. Auć, moja szczotka. W sumie to może nawet lepiej. Możesz ukryć cukierki w szczotce do włosów. Zmieszczą się idealnie pod włosiem. No, cukiereczki. A teraz składamy wszystko w całość. Tada! Nikt się nie zorientuje. Teraz, gdy najdziecie ochotę na coś słodkiego, wystarczy sięgnąć po szczotkę do włosów. I wydobyć z niej ulubione cukierki. Gabi chyba ma coś dobrego. Podziel się. Ja nic nie mam. Ale jesteś. Stój. Chwilka. Muszę poprawić makijaż. Okej, już można. Zobaczmy. Wow. O matka, pędziłam jak szalona. O, masz make-up. Pożyczysz? Proszę. Wyglądam jak 7 nieszczęść. Nie, sorki. Nie mogę pożyczyć. Dziwna wymiana zdań. Nad czym się tyle zastanawiasz?
Po prostu daj mi tę paletkę. Potrzebuję pomocy. Czy to tak wiele? Huh? Czemu to nie maluję? Chyba twój makijaż się... O, czaje! Czy ona właśnie polizała makijaż? Właśnie już do środka. Oblech. Przerobiłaś make-up na słodycze? Genialne! A jak? Sama widziałaś, że to łatwe. Niam, ale dobre. To będzie genialna noc. Tyle powinno wystarczyć. A nie, nie wpuszczę cię z tym. Nie, tylko nie moje słodycze. O tak, nic mi nawet nie kombinuj. Kurczę, całe się roztopiły. Zaraz, mam przecież taką spinkę. I wiem, jak może mi teraz pomóc. Najpierw rozwałkuję tę gumę. Następnie odetnę kawałek linijką. W ten sposób. Wezmę taki kawałek i nałożę je na siebie. Tak to ma wyglądać. Teraz je zwinę. Dobrze, znów biorę linijkę i przecinam słodkości na pół. Super, wezmę teraz jeden kawałek i przymocuję na spince. Wygląda jak kwiatuszek. Rozłożę tylko płatki. I gotowe, uroczy. Założę je jeszcze na włosy. O tak, udało się. Można wracać na imprezkę. Czekaj. Tu nic, tu też nic. Chwila, co ty masz na głowie? Tylko spinki. No to wchodź. Tak, udało się. Pora coś przekąsić. Pycha. Resztę zostawię na później. Im więcej jem słodyczy, tym lepiej mi idzie ta matematyka. Hej, złotko. To wszystko twoje? Zapomnij. Twoje zęby mi kiedyś podziękują. Dobrze, że trochę schowałam. Uwielbiam pianki. To moje ulubione słodycze. Słodkie uniesienie. Lili? Kocham cię, mamo. No nic. Zaraz. Chyba mam zwidy. A może jednak nie. O, przyłapana. Wiedziałam. Jak mogłaś mnie okłamać? Dawaj to. Masz szlaban. Ach tak. Mam coś jeszcze. Ale co, jeśli mnie przyłapie? Chwila. Chodźcie tu, rybki. Woda nie będzie mi już potrzebna. Wolę Sprite'a. Wygląda identycznie, co nie? Zwłaszcza teraz. Wezmę łyczka, zanim wróci. Pycha. Ach! Uczysz się? Widzę, że się zrozumiałyśmy. Dobrze, ucz się, kochanie. Uff, co z oczu mamy, to z serca. Jestem taka głodna. Obiad. W końcu. Proszę. Nie widzisz, że liczę pieniądze? No dobra, dawaj. Co my tam dzisiaj mamy? Huh? Co to ma być? Spróbuj. Bardzo smaczne. Pachnie obrzydliwie. Zaraz zwymiotuję. Nie wiesz, co tracisz. Pychota. Nie ma mowy, żebym jadła to paskudztwo. Nie mogę nawet na to patrzeć. Ale jestem głodna, mamo. Ciągle czegoś chcesz. Chyba wiem, co robić. Ale będzie mi potrzebny telefon. Trzymam go w sejfie. W więzieniu trzeba być ostrożnym.
Wszędzie kryminaliści. Powinnam była wcześniej o tym pomyśleć. Szybko zadzwonię. Co ona teraz kombinuje? Nie pojmuje milionerów? No czemu nie odbierasz? Niezły serdelek? Słucham. Moje dziecko jest głodne, a więzienna strawa jest ohydna. Wystarczy tego narzekania. Nie rozumiesz? Dzisiaj podali owsiankę. Wąski? Mam dla ciebie zadanie? Wybierasz się do więzienia. Wielkie dzięki. Buziaki? Nie dzwoń do mnie więcej. Tyle powinno wystarczyć. Na co czekasz? Na zaproszenie? Super, udało się. Wow, ta owsianka była przepyszna. Zgadzam się. Muszę poprosić strażników o przepis. Odpocznę sobie po jedzeniu. O, co się dzieje? Któż to taki? Taki obiad, to rozumiem. Dziękuję. Wow, tyle jedzenia. Świeżo upieczona pizza. W końcu się smacznie najem, ale czegoś tej pizzy brakuje. Witaj, śmietany. Co ona wyrabia? Ach, dzieło sztuki. Teraz trochę sushi. Mam zwariowane zachcianki ciążowe. Co by tu jeszcze? Trochę musztardy. I może kilka truskawek. Teraz można jeść. Wow, wygląda wyśmienicie. Nie mogę się doczekać. Wreszcie żarełko. Najwyższy czas. W sumie też bym zjadła pizzę. Może zadzwonię do męża. Słucham? Mój telefon nie działa. Cześć, przyślesz mi dzisiaj obiad? Super, dzięki. Pizza z kremem czekoladowym? Kto by pomyślał? Och, aż mi ślinka cieknie. O, teraz coś dla mnie. Witaj, kochanie. O, brakowało mi twoich wąsów. Jak tam maleństwo? Nie sprawiasz mamie kłopotów? O, jak się masz, tato? Bardzo tęsknię za wami obojgiem. Niewiele mogłem przynieść. Dziękuję, kochanie. Dwa jabłka? Ale nas rozpieszczasz? Jesteś najlepszy? Nie, ty jesteś najlepsza. A, prawie zapomniałem. Przemyciłem też batonika. Zaraz się rozkleję. Nie wiem, jak ci dziękować. Zjadłam cały słoik Nutelli i niczego nie żałuję. Życie znów ma sens. Bez komentarza. Przynajmniej nie śpiewa. Do zobaczenia wkrótce. Jednak zdziepko przesadziłam, ale przecież nikt mi nie powie, że utyłam. Fajna tu muzyka. Czekaj no, zakaz jedzenia i picia. Co? Bez sensu. Ale głupia impreza. Muszę go szybko zjeść. Zaraz. Mam lepszy pomysł. Kolorowe cukiereczki. Zapraszam. Ale będę fajnie wyglądać. Okej, tyle powinno wystarczyć. Spójrzcie na ten cukierkowy makijaż. Pora wracać na imprezę. Jestem gotowa. Wow, świetnie wyglądasz. Zapraszam. Ale fajna muzyka. Nikt nie patrzy? Pora coś przekąsić. Pysznie i dyskretnie. Czego tu szukasz? Nie mam żadnego jedzenia. Mogę wejść? A to co? Dobrze wiesz, że nie wpuszczę cię z jedzeniem. Chyba nie chowasz tam niczego, co? Och, skąd pani to wiedziała? Byłam pewna, że się uda. Och, ona jest zacwana. Sienka, co jest grane? Nie możemy wnieść swoich przekąsek. Ach tak, tutaj ja rządzę. Słyszycie wy, rozkapryszone bachory? Chyba za bardzo się wczuła w rolę. Ale wiem, jak ją podejść. Mam was na oku. Wow, nie wierzę. To naprawdę pani. Słyszałam o pani niesamowite rzeczy. Nie wierzę własnym oczom. O kim ty mówisz, dziecko? Że niby o mnie? Serio? A o kim innym? Wow. Przestań, nabijasz się ze mnie. Wcale nie, proszę spojrzeć. Wow, tylko spokojnie. Czy Ashley zwariowała? Czy to ja? Ojej, nie wiem co powiedzieć. Tak mi miło. Znaczy się, nie wiedziałam, że mam jakiś fanów. Czy jaś nie? Nic z tego nie rozumiem. Mogę prosić o autograf? Jesteś pewna? Czemu nie? Skoro tak ładnie prosisz.
Nie zapomnę tej chwili do końca życia! Mogę zrobić sobie jeszcze fotkę? No cóż, jestem nieumalowana, ale niech będzie. Uśmiech! Jak? Idealnie! Psst, szybko! Ona jest genialna! No dalej! Cii, musimy być cicho! Nie podnoś tylko głowy! Już prawie? Udało nam się! Nareszcie mogę sobie coś zjeść! Jesteśmy winni Ashley przysługę! Dziękuję! To była ogromna przyjemność! Pa! Zaczekaj! Tak? Mam dla ciebie niespodziankę! Możesz dziś sprzątać razem ze mną! Cieszysz się? Pozwolę ci nawet użyć swoich przyborów! Nawet orzeszek się nie prześlizgnie! Nikt nie patrzy? A szkoda, bo te kocie ruchy... Uwaga, ktoś idzie! Siema! Stop! Niech się przyjrze! A to co? Dawaj, no już! Nudle! Serio? Co poradzę? Picie, okej? Jedzenie nie ma mowy. Znak masz tam. No cóż, zasady to zasady. Tak, mamusiu, zaraz będę w domku. O, kubek z piciem. Hej, zapomniałeś? Mam pewien pomysł. Będę mógł przemycić swoje nudle. Wezmę ten pusty kubek i opakowanie z moją zupką. Włożę teraz jedno w drugie, a plastikowy widelec przełożę przez wieczko. Czujesz ten rytm? Co? Ja nie tańczę? Mogę teraz wejść? Mam tylko picie. Zdrówko, wbijaj. Nie wierzę, że zadziałało. Mogę teraz w spokoju zjeść. Co tak pachnie? No jak? Okularków nigdy za wiele. Teraz można oglądać. Żółto dzioby. Odpalamy film. Wpuść mnie! Żadnego jedzenia. Dobra, trzymaj. Co za lipa. Cześć. Serio? Mam powtórzyć? Żadnego jedzenia. Niech będzie. Masz, zadowolony? Na co mi ta wata? Ostatni raz mówię, zero jedzenia. To nawet nie jest moje. I co mam z tym zrobić? Na mnie nie patrz. Tyle zamieszania o watę. Mam pewien pomysł. Jaki mięciutki kożuszek. Teraz mogę wejść? Jasne, wchodź. Dziękuję. Nareszcie w środku. No i mam też watę. Pycha. I wygląda stylowo. Niczym pyszny obłoczek. O! Trzeba to uwiecznić! Hej, pst! Koleś! Powinieneś to zobaczyć! Co? To nie jest kożuch! Niewiarygodne! To było genialne! No dobra, oddawaj to! Że niby co? Z choinki się urwałaś? Trochę słone. Drapie w gardło. Co z tobą? To nie jest wata cukrowa. Ups, oddaję. Jest jak nowe. Miłego wieczoru. Ohyda. Okej, tylko spokojnie, bez nerwów. Och, te dzisiejsze gołowąsy. Hej! Cześć, to dla ciebie. Co? Co to ma być? Są piękne. Po moim spróchniałym trupie. Dobra, tylko spokojnie. Jej dłoń jest na oparciu. O, zauważył. Do dzieła!
Co to było? Nie, to niemożliwe, ale przywidziało mi się. Na czym skończyłem? O, wziął mnie za rękę. Puka trupie, małolata. He? Widziałaś to? Przestań i weź się w garść. Ja... Chce mnie pocałować? Tak! A! Paszła, kochasiu! Pa, Jennifer. Pa. Aleś mi wiochę zrobił, tata! Popcorn jest znacznie lepszy. Jestem normalnie ojcem roku. Będę starą panną. Czekaj no, co to jest? Zapasowa kula dyskotekowa. Aha, okej. Zapraszam do środka. Po co przyniosłeś tu tę kulę? To żadna kula. Patrzcie i sami zobaczcie. Najpierw wziąłem małego arbuza, o takiego, i spryskałem jadalną farbą. Malowałem, aż cała zaczęła błyszczeć. Potem wziąłem takie foliowe kwadraciki. Wystarczyło przykleić je do owocu. I tak aż pokryły całego arbuza. No i proszę, oto efekt końcowy. Kto ma ochotę na arbuza? Wow, ale świeży. Na całonocną imprezę trzeba się porządnie nawodnić. Stój pan. Co to ma być? Przyszedłem wymienić kulę dyskotekową. Jestem serwisantem. Skoro ty jesteś serwisantem, to... Dziwny ten klub. Co tam się dzieje? Zero jedzenia, tak? Dobra, następny. Nic tu nie mam. A torebka? Już otwieram. Ma pani ochotę? Nie powinnam. To może deal? A gdybym dała to wszystko? Tak? Ach, no dobrze. Świetny interes. Zapraszam. Patrzcie na tę kasę. Na co je wydać? Pewnie myślicie, że na głupoty. Nigdy w życiu. Patrzcie na to. Teraz ja tu szefuję. Halo? Co to za spanie w pracy? Właśnie zarobiłam dodatkową kasę. To w ogóle nie jest prawdziwe. To czekolada. Tak się dać nabrać. To chyba mi się śni. Proszę mnie nie zwolnić. Wracasz do szkolenia, zrozumiano? Ojejku, jaka szkoda. Oho, on jest taki przystojny. Stój. Obowiązuje surowy zakaz żywności w klubie. Muszę cię sprawdzić przed wejściem. Ej, co to ma być? Dobra, właś. Następny. Zabierze moje skitelsy. Czekaj, brodaty wojownik. No tak, już wiem. Przyda mi się sztuczna broda i oczywiście gorący klej. Położę linię w kształcie uśmiechu. I przykleję kawałek materiału. Mamy kieszonkę. Idealna skrytka na skitelsy. Jedno z moich najlepszych dzieł. Broda nałożona, cuksy schowane. Czas na balangę. Chwila, moment. O matko, czy to brodaty wojownik? Zapraszam. Udało się wejść. Hej, fajna broda. Tak mówisz? Są w niej słodycze. Naprawdę? Ale ekstra. Poczęstujesz mnie? Pewnie, czemu nie?
Ej, ziomek! Czego dajesz słodkości mojej dziewczynie? Oj, sorki. Chcesz trochę? O, dzięki, ziom! Miałbym fioletowego Skittlesa pod okiem. 100 powtórzeń. Dalej! Nie dam rady! Nie maruj, Sofia. Nie chcesz się wyrzeźbić? Nie mam czasu na narzekanie. Jedziesz! Dlaczego się tak spociłam? Jeszcze trochę. Zaraz chyba umrę. Dobrze, krótka przerwa. Masakra jakaś. Pić mi się chce. Och, sorka. To sztanga? Z cukierkami? Co chcesz? Czekaj. Przyniosłam drugą. Trzymaj. Ale ekstra. Zacznę z tej strony. Wow, już mi ślinka cieknie. Malinowe. Idzie tu. Wow, dobrze, o to właśnie chodzi. Nastawiam stoper, dziewczyny. Idealny sposób na podjadanie. O tak, świetnie. Najlepszy trening ever. Po pracy zrobię pranie. O, chwileczkę. W tył zwrot i plecak do kontroli. Czy to konieczne? To ja tu zadaję pytania. Proszę, proszę, co my tu mamy? Masz coś na swoją obronę? Ktoś mi to podłożył? Witam, nie marnujmy czasu. Masz przy sobie jakieś jedzenie? Ja? Ależ skąd? A to co? Ale jak? Co tu się dzieje? To się otwiera? Połknęła haczyk. Okej, chyba wszystko gra. Możesz wejść. Dziwne to. Czego tu? O rany, jaki wybór. Poproszę te chipsy. Gdzieś tu miałem drobne. Aż mi ślinka cieknie. O, no tak. Kompletnie spłukany. Co jest z tobą, koleś? Hej, patrz co mam. Zobacz, prawdziwa paczka chipsów. Dzięki. Dobre, nie? No, chodźmy tańczyć. Czekaj, ziom. Musimy się przeskanować. O nie. Znasz reguły. Zakaz wnoszenia jedzenia i picia. No dobra, jak se chcesz. Poczekaj. Muszę cię najpierw przeskanować. Dobra, właź do środka. Uhu, ale tu fajnie. Czas na małe co nieco. Nie ma to jak czekoladowa korona. Wow, ale czad. Ouch. Wiedziałam, że to na bank przejdzie. Zostawię sobie na później. Ach, co tak długo? Co to? O nie, z tym cię nie wpuszczę. Kurczę, ale jest zła. I co tu robić? Też mam jedzenie. Nie chcę go wyrzucać. Może uda mi się je teraz szybko zjeść. Jakoś to wcisnę. Okej, jeden z głowy. Następny. Ach, przecież to bez sensu. Nie wpuściła go. Zaraz. Wiem, jak przemycić te słodycze. Najpierw zdejmę krawat. I wezmę pistolet na klej. Naniosę kilka kropel z tyłu materiału. Okej, teraz gumka. Przykleję ją w paskach na całej długości. Super, teraz pora na batoniki. Wystarczy je tu wsunąć. No to zakładam krawat i wchodzę. Próbujesz mi tu coś przemycić? No nie wiem, wyglądasz podejrzanie. Lupa prawdę mi powie. Patrz, mamy takie same krawaty. Dobry gust. Udanej nauki.
Udało się. Nikt nie patrzy? Nie. Czyli mogę sobie coś zjeść. Który zjeść pierwszy? Tak, padło na ciebie. Resztę zostawię na później. Ale miałam ochotę na czekoladę, a ta zakazana smakuje jeszcze lepiej. Cześć, przyszłam na balangę. Ej, zero jedzenia i picia. No, ale przecież nic takiego nie mam. A gumożujka, wypluwaj do szklanki, ale już. Mogę już iść? Stój! Jeszcze cię przeskanuję. Tak na wszelki. No nie wiem. Coś tu nie pasuje. O, twoje włosy. O nie, o nie, o nie. Dalej coś nie pasuje. Nie ruszaj się. Znajdę wszystko, co ukrywasz. Dobra, inspekcja skończona. Teraz możesz wejść. W końcu. Ale tu fajnie. No i wreszcie mogę co nieco zjeść. Mamba. Łatwo się ją modeluje. Położyłam ją na sztuczne paznokcie. Jak tylko nabrały kształtu, nałożyłam je na palce. I tak po prostu mamy słodziutki manikiur. Każdy paznokieć to smaczna przekąska. Kciuk oczywiście też. Manikiur gotowy i można iść na dyskotekę. Czas na małe co nieco. Czy ona właśnie zjadła swój paznokieć? Co? Matko, ale to obleśne. Idziemy stąd. O, moje kochane słodycze. O nie, przeszukuję uczniów. Wzięła nawet różdżkę wykrywającą słodycze. Nie, tylko nie to. I co tu robić? Nie chcę ich stracić. Muszę je gdzieś schować. To wsadzimy do butów. A resztę włożę pod bluzkę. Ach, nic z tego. O, ale ciężkie książki. Nie! Mój globus! Połamał się. I co teraz? Zostań tu. Zaraz wracam. Właśnie wpadłam na świetny pomysł. Globusie, pójdziesz ze mną. Dzień dobry. Mogę wejść? Najpierw muszę cię przeskanować. Oby się udało. Nic tu nie widzę. Dobrze, możesz wchodzić. Świetny pomysł z tym globusem. Dobra, nikt nie patrzy? To można jeść. Zamknę szybko, żeby mnie nie przyłapała. Ale pyszny batonik. Wiecie, czego tu brakuje? Jedzenia. Nie patrzy tu? To mogę coś przekąsić. Co to za szelest? O nie, nie, nie. No dobrze, to ja. Że co? Łamiesz zasady. Zawiodłam się na tobie. Oddawaj to. Pora na kredę. Chyba nie lubi słodyczy. Zaraz, co ty wyprawiasz? Jesz kredę? I co w tym dziwnego? Zdradzę ci pewien sekret. Wzięłam patyczki z ciastek. I nabiłam na nie pianki. W ten sposób. Zmieściły mi się 4. I do pudełka. Nie widać różnicy. Proszę, masz ochotę? Wow, dzięki. Sprytne. Ojej, skończyła mi się kreda. Niech to, muszę wziąć nową. O nie, to była ostatnia. I co teraz? Co one tam mają, kredę? Świetnie. Co? O nie, to moja kreda. Szybko, muszę ją całą zjeść. O matko, pewnie umiera z głodu. Oddam jej jednak tego batonika. Hej, żadnego jedzenia, rozumiemy się? Paszła, wróć jak się ich pozbędziesz. Okej, sprawdźmy, czy niczego nie ukrywasz. O nie, nie może znaleźć moich słodyczy.
Hej, on ma naszyjnik. Mam pomysł. To na pewno przejdzie. Genialne. Voilà, pochwalę się nową biżuterią. Co my tu mamy? Czyściutko, zapraszam. Udało się. A teraz szybkie, małe coś. Czy ona je swój naszyjnik? Też to widziałeś? Hej, poczęstujesz nas? Pewnie. Proszę bardzo. Dzięki. Ale dobre. Stać. Macie przy sobie jakieś jedzenie? Czemu się tak spóźnia? Niespodzianka. Wszystkiego najlepszego. Jupi, chodźmy. Serio? Nie widzicie znaku? Nie wpuszczę was z tym tortem. Że co? To nie fair. Czekaj, mam pomysł. Patrz, teraz to nie tort, tylko kapelusz. Wow, ale słodki. Teraz na bank wejdziemy. Znowu wy. Nie ze mną te numery. Muszę was sprawdzić. O, ale fajny kapelusz. Dobrze, możecie wchodzić. Tak, udało się. Zaczynamy imprezę. Juhu, urodziny w klubie. Skosztujmy tego ciasta. Ale pyszny tort. Spróbuj. Pewnie. Dzięki. Faktycznie jest dobry. Takie urodziny, to ja rozumiem. Hej! Chyba umiesz czytać, Gabi? Żadnego jedzenia i picia. Powinnaś o tym wiedzieć. Czysto? Pora coś przekąsić. Umieram z głodu. Co ten Justin żuje? Niczego nie widzę. Ale on przecież coś je. Aha! Justin! Masz jakieś żarcie? Patrz! Niesamowite! Masz puszkę po chipsach? Szkoda, że pusta, ale to nic. Weź jakiś pisak i wyrysuj półkole na samym dole puszki. Następnie wytnij je nożem. Nie zapomnij zakryć czymś puszki. Ten papier nada się świetnie. Wystarczy nim owinąć całość. Teraz wygląda jak pojemnik na długopisy. Następnie włóż do środka jakieś słodycze. Na przykład pianki. Dobry wybór. Nie wyrzuciliście wieczka? To bardzo dobrze. Odetnijcie brzeg i wrzućcie je do środka. Dzięki temu można tam włożyć długopisy dla niepoznaki. O tak! Teraz wystarczy unieść lekko papier. Genialne, co? Proszę, to dla ciebie. Dzięki. I co, lepiej ci? O wiele. A może by tak? To idealna okazja. Muszę z niej skorzystać. Zaraz? A dokąd to się wybierasz? To nie moja szafka? Chodź no tutaj. Co ja mówiłam? Ja nie pamiętam. Żadnego jedzenia i picia. Ale ja nic nie mam. Widzi pani? Kompletnie czyściutka. Jakoś ci nie wierzę. To nie tak, jak pani myśli. Wiedziałam. Co jeszcze tam ukrywasz za pazuchą? Hej, proszę przestać. Mam lęk wysokości. Oddawaj te słodycze.
To już wszystko, przysięgam. To jakaś wariatka. Jeśli chcę tam wejść ze słodyczami, muszę być od niej sprytniejsza. Zaraz, zaraz, chyba już wiem. Mam genialny pomysł. Pora na nową fryzurę. Najpierw zepnę włosy w kitkę i przełożę jej koniec przez gumkę, ale nie do końca. Teraz je odpowiednio ułożę i będę mogła tam schować lizaka. Mogę go asekuracyjnie przytrzymać gumką. A teraz z drugiej strony. Muszę się upewnić, że nie będzie go widać. No dobra, gotowe. Wow, wow! Proszę zaczekać. Już zrozumiałam. Żadnych słodyczy. Tak, tak. Już ja was znam. Ech, co pani robi? Mogę już iść? Muszę cię dobrze przeszukać. Może faktycznie mówisz prawdę? Zadowolona? Nie do końca, ale możesz iść. Dzięki, na razicho. Poszło jak z płatka. Mój pyszny lizaczek. Uwielbiam je. Och, dasz jednego? Jasne, trzymaj. Wow, jesteś super. Pychotka. Dobra, kto następny? Ręce w bok. O nie, sprawdzają, czy nie mamy jedzenia. Co my zrobimy z czekoladą? Musimy ją ukryć. Ej, ziomek, teraz ty. Jaja se ze mnie robisz? Przecież widzę, co masz w rękach. Oho, rzeczywiście, daj mi chwilę. Spójrz na tę sztuczkę. Tada! Czekolada zniknęła! Teleportowałem ją do niej. Ohoho, jak to zrobiłeś, stary? Ale ja to wezmę. Dobrego wieczoru! Musiałeś dać mu moją czekoladę? Musiałem, ale spoko, przecież mamy moją. Ale dobra ta czekolada. To będzie świetny dzień. Wolałabym jednak być z moją córcią. Prawda, że piękna? Moje słoneczko. Żadnego jedzenia w kinie. Dałem za nie 20 zeta. Wszystko w błoto. Beznadziejne kino. Córeczko, właśnie o tobie myślałam. Patrzy się. Musimy to wszystko ukryć. Nikt nie może zobaczyć. Włóż tutaj, córeńko. To będzie nasza rodzinna tajemnica. Ty też masz jedzenie? Ale jakie jedzenie? Rodzinny biznes ma swoje plusy. Od czego zacząć? Tak można oglądać film. Okej, sala pusta. Tylko ja i film. No i popcorn oczywiście. Pora na relaks. Popcorn! Ej, co to? Dzięki, siostro, ale się o mnie troszczysz. No to sobie pojadłam popcorn. Przynajmniej nacieszę się filmem. We względnym spokoju. Cześć, skraby! Oglądamy film? Zrobiłam kanapeczki. Mamo, chcę obejrzeć film. O, nie zauważyłam cię. Proszę. Dzięki, mamo. Co fajnego oglądasz? Film, nie widzisz? O, to jest ten aktor z... Tak, to ten. Możemy obejrzeć film? Tata? Serio? Cześć, kluseczko. No, o co Kaman w filmie? Nic ciekawego. Włączmy coś znacznie lepszego. Tato! Kochanie! Rządzisz, padre. Co ty chcesz, Grażynka? Dobry film! Oddaj mi ten pilot, ale już! Migusiem! Oddaj ten pilot! Co ty robisz? Ogarnij się! Mamo, tato, przestańcie! Witajcie. Głęboki wdech
i wydech. Złóżcie dłonie i pochylcie się. Jeszcze raz. Ojej! Znowu? Ale wstyd. Spóźniłam się. Oj, o mały włos. Kolejny blok. Może tędy? Co to za hałas? Rozłożę tylko matę. I gotowe. Ale najpierw coś do jedzenia. O, nie ta strona. Ręce na boki. Dłonie do siebie. Kiedy ona przyszła? Nie zorientowała się. Teraz! Wezmę sobie batonika. Szybko! Mały kęs. Rozciągamy barki. Uwielbiam tę czapkę! Nie trzeba się w ogóle wysilać. Idealna na mecz. Ależ tu jest bałagan. Stać! Co znowu? Żadnego picia. Ile razy mam powtarzać? Ale mecz się zaraz zaczyna. Proszę. Nie ma mowy. Obowiązują pewne zasady. Nawet jeśli są głupie. O, już wiem. Może to panią przekona? To będzie nasz mały sekret. Zjeżdżaj stąd. Mnie nie da się przekupić. A więc to tak, huh? A gdyby tak? Już wiem, co zrobię. Mam tu pustą butelkę z dozownikiem. Zdejmę nakrętkę i wezmę napój. Teraz przeleję zawartość. Tylko ostrożnie, by nie rozlać. No i zakręcamy. Dodam jeszcze etykietkę. Wygląda przekonująco, co? Ach, te dzieciaki! Zero szacunku do starszych, co nie? A ty to kto? Co tu robisz? Ja? Pracuję tu? Nie widzisz? Czyżby? Plakietka wygląda na prawdziwą. Ale nigdy cię tu nie widziałam. Zawsze gdzieś sprzątam. Wiesz, jak to jest. Uwielbiam tę robotę. Mam nawet rękawice gumowe. Dziwne. To co? Nie ma co gadać. Trzeba sprzątać, nie? Do roboty. Co ja wyprawiam? Dobra praca nadgarstka. Wspaniałe czucie ściereczki. Ale czy skuteczne? Czyściutkie. Jestem pod wrażeniem. Ostrożności nigdy za wiele. Możesz iść. Serio? Znaczy się, dzięki. Myślałam, że już mnie ma, ale udało się. No i mam tu coś ze sobą. Pycha. Chcesz trochę? Środka do dezynfekcji? To przecież ja! A to jest oranżada. No to czemu od razu nie mówisz? Zapomniała swojej miotły. Widać, że początkująca. Zaraz. Nie, to nie może być. Ale pycha? Dzięki. Ja też, ja też! Orzeźwiające! Czy oni piją środek dezynfekujący? Chyba dość już dzisiaj widziałam. Zakaz wnoszenia jedzenia? I co jeszcze? Stój! Co masz w ręce? A, to tylko cukierki. Nie wchodzisz! Ojej, jaki surowy! A teraz? Spójrz tylko na ten szmal! Pachnąca zielona mamona. Jest twoja, oczywiście. Naprawdę moja? Nie! Ale gbur! Poszła? Dobrze. O, wiadomość. Nie wierzę, że mnie nie wpuścił. O, teraz albo nigdy. Stop! O, nie! Daj mi przejść! Jeszcze kawałek! Ja mam czas! A zresztą... O, chwilunia! Chyba wiem, co zrobić! Znowu ty? Już cię raz pogoniłem! Ale to dla ciebie? Dla mnie? O, dzięki! Proszę, wejdź! Udało się! Sprytne, co? Cukierki! Uwielbiam tę robotę! Oh,
wow! Ale masz ekstra na szyjnik. Wow! Co nie? Żebyś wiedziała, że jest ekstra. Patrz. Pychota! Wow! Mogę? Częstuj się. Pyszne.